Polska Mówi. Andrzej Dybowski, witam serdecznie. W Polska Mówi ponownie pani doktor Agnieszka Nowosielska. Witam serdecznie. Witam. Pani doktor, cukrzyca żółta, plamka żółta, co to jest? Żółta plamka to jest takie miejsce wokół. Bardzo często pacjenci przychodzą do gabinetu i mówią, mam plamkę żółtą. No to jest bardzo dobrze, że się ma plamkę żółtą, bo to jest takie miejsce wokół, które jest odpowiedzialne za bardzo dokładne widzenie. Ono zostało znalezione przez anatomów ponad 100 lat temu i ponieważ oni niespecjalnie mieli pomysł, jak to nazwać, a miejsce to było żółte w kolorze i było plamką, więc nazwali je plamką żółtą. Otóż ta plamka żółta to jest takie najważniejsze miejsce wokół, które jest odpowiedzialne za widzenie drobnych szczegółów. Jeżeli cokolwiek, jakakolwiek choroba dzieje się w tym miejscu, nasze widzenie się pogarsza, szczególnie jeżeli chodzi o czytanie i rozpoznawanie małych rzeczy. Są dwie główne choroby, które dotyczą plamki żółtej. To jest właśnie zmiany plamki żółtej w cukrzycy, wywołane po prostu podwyższonym poziomem cukru. Jest jeszcze taka jedna choroba, na którą coraz więcej ludzi choruje w tej chwili, to jest degeneracja plamki związana z wiekiem. W skrócie to się nazywa AMD. W jakim wieku zaczyna to się pojawiać u nas? To się mówi, że jest to choroba ludzi w wieku podeszłym, czyli po 60 roku życia, natomiast no niestety może dotyczyć również ludzi, którzy są około 50, nawet przed 50. Cała ta historia z AMD wynika z tego, że wydłuża nam się czas życia. I kiedyś po prostu ludzie nie chorowali na tą chorobę, nie dlatego, że jej nie było, tylko dlatego, że po prostu jakby nie dożywali tego czasu, tak, kiedy jakby nie było czasu na rozwinięcie się tej choroby. AMD jest dosyć podstępną chorobą, dlatego że początkowo może nie dawać w ogóle żadnych objawów. Może się objawiać bardzo szybko, nagłym pogorszeniem widzenia. W związku z tym tak profilaktycznie u osób po 60 roku życia należałoby wykonać takie badanie tomografię siatkówki. To jest takie bardzo dokładne badanie, które nam pokazuje praktycznie do poziomu komórkowego, jak ta siatkówka działa i plamka żółta. Natomiast jeżeli u danej osoby są jakieś kłopoty z czytaniem, na przykład litery przeskakują w tekście, albo falują, albo nie widać środka wyrazu, a widać boki. A czy to wtedy nie mogą być zmiany neurologiczne również? Raczej nie, dlatego że zmiany neurologiczne zwykle... Zmiany neurologiczne najczęściej dotyczą pola widzenia i to są takie objawy, że na przykład znika nam pół świata z jednej strony albo z drugiej strony, albo od góry, albo od dołu, ale zwykle to są takie większe obszary, które znikają. Natomiast w przypadku plamki żółtej, każdej choroby plamki żółtej, najbardziej charakterystycznymi objawami jest to, że będą kłopoty w rozpoznawaniu liter i patrząc na przedmioty, które powinny mieć proste krawędzie, te krawędzie mogą się falować i to jest taki no, sztandarowy objaw. Czy w jakiś sposób możemy zapobiegać chorobie plamki żółtej? Właściwie w większości chorób oczu, pochodzenia, jak my to mówimy w medycynie naczyniowego, można zapobiegać. Należy sobie zdać sprawę, że oko jest integralną częścią całego człowieka i oko jest dokładnie w takiej samej kondycji jak cały człowiek. W związku z tym, jeżeli dana osoba prowadzi zdrowy styl życia, nie jest otyła, nie ma cukrzycy, nadciśnienia, wysokiego poziomu cholesterolu, to i oczy będą przez długi czas działały dobrze, nie będą chorować tak samo jak dana osoba. Także jakby zachowując zdrowy styl życia, chronimy też oczy. Bardzo pani dziękuję. Moim i państwa gościem była pani doktor Agnieszka Nowosielska.